Witaj się widzowie, nazywam się Sejmek i witam was w kolejnym odcinku z The Mimic. Jest ze mną Nudna, która jeszcze nadal ma załamanie po tym, co się stało. Ja mam dość. Ja też mam dość rozum, ale musimy to przejść, jeśli chcemy mieć spokój z pierwszym chapterem. No, i to jest drugi odcinek serii, która będzie, dopóki się nie skończą wszystkie chaptery. I teraz jesteśmy... Nie ma dwóch tylko. Są dwa chaptery, ale pamiętaj, że są podzielone na części te chaptery. Skończmy pierwszy cały wogę. Ja będę musiał te wszystkie filmiki później przeglądać i szukać kurna miejsc, gdzie będzie trzeba. Please, make my job easier. Dobra. Ale w ogóle to są te bramy, co nie? Tak, to są bramy. W sensie dużo jest. Takie bramy często oznaczają różne rzeczy. Ja na przykład posiadam mangę, która te bramy bierze jako przejście do innego świata na przykład. A wiesz, że na tej wyspie, gdzie się dzieje akcja Ghost of Tsushima, to też była brama? Są różne bramy? Jest dużo bram. Wiem, ale jest, jak się dzieje akcja na tej... Na Tsushima, czyli na tej wyspie, gdzie się dzieje akcja właśnie, to właśnie cała lokacja jest stworzona na prawdziwej wyspie w tej grze. I ona jest na PS4 w ogóle. Kurwa, a więc to zagra. I właśnie było ostatnio, że jedna brama się zniszczyła przez falę, co nie? I było była zbiórka przez jakąś tam firmę japońską i ogólnie duże pieniądze dali właśnie gracze, fani Ghost of Tsushima. O kuźwa. I oni mieli taką nadwyżkę pieniędzy, że zrobili obok bramy niedaleko monument z donatorami, z imionami donatorów. O, jak uroczo. No. Ja strasznie uwielbiam właśnie za to Japończyków. Właśnie jak są gry, które potrafią stworzyć... Ona gra. A to jest w ogóle jaki instrument? Kojarzysz? To jest instrument, na którym grały gejsze. To jest taka jakby inna gitarka. Idziesz pierwszy, wtedy ja szłam pierwsza. Arigato! We want to unfuck this world, if you know. Okej, ona zrozumiała, dała nam przejść. Okej. Wiedziałem, że japońsko-angielski daje czasami radę. W sensie, ja kojarzę ten instrument tylko, nie wiem jak on się dokładnie nazywa, ale, o kurwa, jesteśmy w starej wiosce, to nic dobrze nie znaczy. Mamy porozmawiać z farmerem, ale ja chcę poszukać luciku. To jest takie, że kojarzę ten instrument z powodu takiego, strych jest. To jest? Strych! No chodź tu! A, nie widzę. Czekaj, bo tu no jest... tutaj jestem! A, ten, wiem, tylko tutaj widzę. Patrz, co jest napisane na kartce. Widzę cię. I see you. Ja też cię widzę, spokojnie, tylko nie wiem, gdzie ty jesteś. Dobra, gdzie jest strych? Tutaj. Mi się nie podoba to... Przychodziłeś dosłownie obok tego, prawie się o to obiłeś. A, tylko nie ma jak przejść. Aha, nie widać schodów, super. A, bo tu mi nie mieliśmy wchodzić. Dobra, chodź. Sprawdzimy resztę budynków. I mamy porozmawiać z farmerem. Czekaj, gdzie ten farmer jest? Mi się strasznie podoba ten klimat japoński. Uwielbiam japońskie. One są strasznie mało wytrzymałe, skąd pamiętam. I są też strasznie takie... I te drzwiczki są zrobione z takiego papieru. Z tego co pamiętam. No, to są właśnie, to jest taki... To jest z bambusa? To jest chyba z bambusa? No, takie papierowe ściany. Ale wiesz co? Aż mi się coś kurwa przypomniało. Ej, ale... Ale dobra, mów. No i jak chcesz obejrzeć ten Ghost of Tsushima, to możesz sobie obejrzeć u różnych youtuberów, na przykład Utivolta polecam. Dobrze, to zobaczę. I są na przykład fajne to, Będziesz musiał mi napisać nazwę. Dobra, ale do ci napiszę teraz, okej? Okay? Dobra. To ja ci powiem pewną rzecz. Już nawet zapomniałam, co chciałam powiedzieć. Aha, ten sprzęt, co gra dziewczyna, to... Ja ten sprzęt kojarzę ogólnie z tego, że widziałam koncerty, takie małe koncerty, jakieś tam urywki z tego, jak gejsze grały na instrumentach i właśnie ten instrument to jest taka jakby gitarka, która jest po prostu powiększona. Dobra. Instrument. No. Farmer jest smutny. No ale czekaj, najpierw obejrzymy budynek, może tu zostawił trochę lutu, to ukradniemy coś. I haven't seen you around before. Dobra, before. I haven't seen you around before, czyli wcześniej tutaj nie widziałem. No i co z tego? Well, please be careful around here. My brother recently went into the city and he hasn't been back since. Czyli uważaj na siebie. Czyli uważaj tutaj wokół, uważaj na siebie. Mój brat często szedł do miasta i od tamtego momentu go nie widziałem.
Jakiś smutny. Nie, ma, nie, nie, nie mam pojęcia, jak długo będę w stanie tutaj zostać. Prawdopodobnie ona w tej chwili patrzy na nas, kiedy rozmawiamy. Jeśli widziałeś kobietę grającą na piwu, na biwu... Jeszcze zobaczyć, to jest na znaczy. Jest za późno. Zobaczę. I have something upstairs you might need later on. Okej, czyli coś ma na strychu. Czekaj chwilę. A, chcesz ten instrument sprawdzić? Mhm. Jeśli widziałeś kobietę na grającą na biwu, you are dead. Tak, to było! Tak, aż muszę zobaczyć. To jest taka, właśnie tutaj widzę, że tutaj w większości jest zdjęć gitary, ale to jest właśnie taka... A gdzie oni tutaj chyba, nie widzieliśmy za dokładnie tego, ale to jest właśnie to. Widzowie, okazuje się, że moje odcinki, jak i odcinki nudnej, są jednak edukacyjne. Jej! Jednak YouTube nie... jesteśmy bezbędni, właśnie kurwem. A, coś takiego, okej. Okay. Coś czuję, że YouTube na pewno mnie zbanuje potem. Dobra, Okej, mamy iść na strych. Chodzisz. Ale powiedział, że you are dead, jak zobaczyliśmy tą kobietę. Klucz. Klucz. Chodź, klucz. A jesteśmy dead, bo zobaczyliśmy kobietę w biwu. A jakbym na nią nie patrzył, miałbym zawiązane oczy. To no by się chodziło w zawiązanych uczach. Teraz on zniknie. No, jakby zniknął, byłoby lepiej. Znaczy, on pewnie może... Ej, może go później tak zobaczymy później martwego, bo nas on na przykład uratuje, żebyśmy... Ej, ten gościu w pierwszym odcinku też miał czapkę. Może to jego brat? Tak, on siedzi w mieście. Okej, okay, idziemy do jaskini. Explore the cave and find the door to use the key. Okej, jesteśmy w pierdol, jesteśmy w dupie. Czemu? Bo ona ze mną tu będzie chodzić. Nie chodź szybko. O, właśnie dlatego! I co mi powiesz? Nic, tylko na razie widzę skały, ale mam nadzieję, że to nie będzie tak, że musimy na nie patrzeć, bo to może być problematyczne. Chodź, idziemy. Boniu. Ludzie, czemu jej, skoro jej tak nie lubicie, to czemu zrobiliście jej posągi? A ja się boję, że któraś z nich to jest ona. Na pewno jest. I tam właśnie stoi. Gdzie ona stoi? Stoi tam! Możesz stać blisko mnie, proszę! Nie, to posąg. Wszystko to posągi. Dobra, idę do domku. Ja się zesrałam, dziękuję. Słyszałem, jakby coś chodziło, ale może mi się wydawało. Ja pinkole. No biedna Kejsia. Widziałeś to? A nie, dobra, to ja. Ja pinkole. Dobra, ja mam coś, jak największą chęć stąd się uciec. Dobra. Możesz nie iść tak szybko? Nie idę szybko, idę bez shifta. I te posągi mnie przerażają. Naprawdę jest creepy. Jest chuj creepy. Dobra, chodź. O! Dobra, uciekaj przed posągiem. Okej, okay, czyli te niektóre posągi potrafią chodzić i musimy uciec od ich jakby are, od ich tej, od tych, od tych ich zonów. Czyli że one się triggerują jak przechodzimy i musimy jak najszybciej uciec po prostu od nich. To wtedy one nas zostawią, wrócą z powrotem do spoczynku. To wiesz co mi to, znaczy to mi nie przypomina, ale w doktorze w Hu były te, wiesz, te anioły. Nie oglądam do doktora Hu i chodź, bo tutaj coś jest. Polecam. Oh shit! Nie, drzwi otworzyłem, dobra. To był taki speedrun, bo byłam tak wkurzona. Ja pinkole.
szepczą. Tam stoi. W oknie. Hej! Chyba się już widzieliśmy. Chodź, włożymy kluczyk do dziurki. Chodź, włożymy kluczyk do dziurki. Miejsce jest przerażające. Boisz się, że ktoś, czyjaś głowa, któraś nasza głowa tutaj wyląduje. Mogę być ja, tylko żeby szybko zginąć, nie chcę już tego robi. A już czekał tu od... Nie, nie patrzymy, co tam jest na dole. Chcę zobaczyć, co jest u góry na razie. Bo ona tam była na górze. Sam. Jest coś tam, czy nie? Nie, są tylko dwa łóżka. Cztery nawet. Pytasz, jak mówili o tym, że nas zabiera do tajemniczego świata? Do głębi? I think this is it. Dobra, chodź, idziemy do podziemi. A już powinienem sprawdzić, co jest tutaj na dole. Lewo czy prawo? Lewo. Prawo. Ale dobra. Wydał mi się kierunki ze stresu. Tak, są drzwi. Dobrze, chodzimy dalej. Ucieknij z hotelu. Zadanie. Ja dopiero się tam pojawię za chwilę, więc... Dobra, mamy zadanie uciec z hotelu. To ja biegnę. Gdzieś ścięło. O! Wiesz, co mi humor poprawi. Ja chcę porozmawiać. This is all her doing, man. This is all... Who is we don't go! Out his side. Czekaj, daj mi tutaj. Czekaj, bo nie mogę przeczytać. Przepraszam. Czekaj, muszę jeszcze raz to wszystko przeczytać, bo nie zrozumiałem nic. No i specjalnie tak mówię! Dobra, ja może nie skończę tego, to sobie czytaj. Czekaj, this is all her doing, man. To wszystko ona robi. Who is she, you might ask? Kim ona jest, chcesz spytać? Well, I don't know either. Ja też nie, sam nie wiem. But I do know though, is she some sort of evil entity? Czy jest jakimś stworzeniem, złym stworzeniem? Wiesz, jakimś duchem czy coś takiego? It was related to... Wszystko jest powiązane z japońskim mitem, o którym słyszałem. I don't recall much, but I do know she can bring you anywhere she pleases. Czyli, że nie może zbyt dużo opowiedzieć, ale wie, że może zabrać nas gdziekolwiek ona chce. Tych, na których się targetuje, czyli na których, wiesz, szykuje swoje rączki, padną w obłęd. Wybacz, na chwilkę mi nie było. Jestem pewna, że słyszałaś o jej mimicznych ludziach. Byłem tutaj zbyt długo. Nie możesz uciec, próbowałem zbyt wiele razy. Co ja mam powiedzieć o tobie, jak ty, kurna, jesteś pingwinem z klubu pingwinów, który, kurna, ma połamane nogi i jedzie na tym. Na wózku. Ale jeżeli chodzi o jej zabawy, co nie? To znaczy, że to, co teraz aktualnie robimy, w sensie uciekamy z hotelu i w ogóle, to znaczy, że są jej zabawy, więc gramy w jej grę. O, fuck! O, ja też wejdę. Uwielbiam! Piękna, cudowna muzyczka. No, ale mi się podoba ten pingwin. Kiedy... Ale ta muzyka nas przy okazji poprawiła nam humor. Dobra, uciekamy. Dobra, lewo czy prawo? Tam jest. Tak, to jest ta kobieta grająca. Musimy ją jakoś wyminąć. Ale jest przynajmniej jedna dobra rzecz. Ta muzyka mnie uspokaja. Wyminęłam ją. Wiem, ona jest teraz daleko od nas. Dobra. Jesteś za mną? Za tobą. Jesteś za mną. Cały czas uciekam przez coś. Dobra, zwolnijmy, poczekajmy, aż się stamina odładuje, żeby uciec w razie czego znowu. Czemu ta kobieta na biwie
Jest na biwie. Dobra, chodź. Okay. Nienawidzę tego dziś. Kolejne piętro. Ej, nie chcę mnie załadować do następnego. Dobra, załadowało mnie. Nie! Oh shit! Musimy jakiś klucz znaleźć czy coś. Nie, musimy to przejść. Czyli bez problemu. Czyli odtąd idziemy. Czekaj, jak to musimy przejść? Rób screena po prostu. Dobra, zrobiłem, więc tak. Albo możemy tak zrobić, żebyśmy skręcili w prawo, szli cały czas w prawo i skręcili w lewo i poszli tą dróżką i później znowu w prawo. Byłoby wtedy prościej. Proszę bardzo, wysłałam, żeby najlepiej się patrzyło. Dobra, no to... Ale mówiąc, no, to... no właśnie, żeby przejść wtedy i pójść od razu w prawo, lecimy cały czas w prawo, dopóki nie przejdziemy, nie ominamy, jak będzie drugie przejście, lecimy cały czas wtedy w lewo, aż do drugiego przejścia, lecimy prosto i w prawo znowu wkręcamy, pierwsze przejście, ale ono jest zamknięte chyba. Da, chodź. To są przeklęte drzwi. O ja pierdolę. O co? Kurwa, nie. Proszę przestań, jak muszę to później, będę musiał cenzurować. Ale nie, tu nie ma żadnych kluczów. Chodź, musimy, chodź, idziemy. To są znikające ściany, ja ci mówię. Co? To są znikające ściany. Albo przewrotkowe. Zobaczymy jak to będzie, chodź, idziemy. Może na razie idźmy spokojnie, dopiero jak będzie nas gonić, to będziemy biegać, chodź. No czemu nie idziesz? No chodź, no bo nie przejdziemy tego. Poczekam na ciebie, okej. Okay. Jestem tu przecież! No ale się sama boisz, więc uznałem, że poczekam na ciebie. No ładno ma tę gitarkę, no muszę przyznać. Mhm. Biwę. Ma fajną bibę. Dobra, skręt. Że... Pierdolę to. Pierdolę to, idę na ryby. Idę pić mleko czekoladowe! Uda, to pięknie! Mami. Zaraz mnie dorwie zapewnie. Mami. Ona cały czas biegnie. Weź zobacz za siebie, to jest gdzieś dalej ode mnie, prędzej mnie dorwie. Nie, ona nas nie goni. Tu jest ściana. Kuźwa. Musimy tam przejść od razu. Tutaj. Jest coś najgorsze, że mi brakuje staminy. Jak będzie nas gonić, to... Ojej. Mom help, my dick is falling. Ja się pocę jak cholela. Moja cała łyżka jest spocona. A nie wiem, gdzie jesteśmy. Nie goni nas, momo. Ona zaraz mnie dogoni, ona mnie zaraz dogoni, bo mi się stamina kończy. Albo mnie złapie, jesteś taka owca. Nie! Złapała? Tak! Ja nie mogę się drzeć, bo rodzice mnie opieprzają. Trzymaj za mnie nadzieję, że dojdę. Doszłem! To ja nie wiem, jak dojdę. O! Boże, Bogu dzięki, że nie muszę tego przechodzić. Boże, ja ci dziękuję, nie muszę tego przechodzić. Poszłeś w nieznane bez znaleźć swoich przyjaciół. Udało ci się uciec z hotelu. Ej, to jest za krótkie. Chyba wciąż ciągniemy drugi odcinek, co nie? Albo tak myślałaś. Ty to widzisz, co się dzieje? Tak, ale powiedz mi, ciągniemy ten drugi odcinek, czy zaczynamy nowy? Nie, ciągniemy dalej, albo wiesz co, albo nie, kończymy, będzie kolejny materiał. Dobra widzowie, tutaj było troszeczkę srańska, muszę wam przyznać. Trochę krótko było, ale... Tak, ale ja po prostu...
My się już wykańczamy psychicznie przy tej grze. Ja się przed chwilą wykańczałem. Ja już mam w ogóle mokre plecy. Ej, ale ona miała innego jumpscare'a teraz. No, ja nawet nie widziałem, bo ja cały czas biegłem. Ja robiłem... Ale ona teraz nie wygląda... Ona nie miała... Banjo było na początku, ona teraz była... Ja siedziała na czterech łapach dosłownie i była wykrzywiona. Tylko się śmiałem, że to Momo. Dobra, widzowie, mam nadzieję, że wam się ten odcinek kolejny podobał. On będzie krótszy, bo już my się wykańczamy psychicznie przy tej grze. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Ciao.